Dzisiaj na kanale WF Online pokażę Wam, co można zrobić z piłkami tenisowymi oprócz gry w tenisa i przypadkowego zdenerwowania sąsiada, czego nie polecam. Zacznijmy od ćwiczenia z jedną piłką. Oczywiście można ją podrzucać sobie prawą ręką, lewą ręką, można przerzucać sobie z jednej ręki do drugiej, można przerzucać z prostymi ramionami, z jednej ręki do drugiej, można z ugiętymi, to jest prostsze. Oprócz tego można sobie pokozłować trochę drugą ręką, nie za dużo, żeby sąsiad nie wszedł. Co więcej, możemy upuścić piłkę i chwycić jak najniżej. To samo drugą ręką upuścić, chwycić jak najniżej. Po upuszczeniu piłki możemy sobie złapać kolanami. Udało się. Co jeszcze można jedną piłką zrobić? Na pewno możemy pobawić się też nią o ścianę, więc jak staniemy sobie przy ścianie i podbijamy od niej, nie widzimy gdzie leci, ale właśnie to jest ten moment, kiedy nasz refleks działa i koordynacja, czyli odbijam i łapię obrącz, to samo wymus, odbijam, łapię obrącz, mogę patrzeć przed siebie, żeby utrudnić mocniej trochę, a teraz zrobię to jednoręcz, lewa ręka tak samo. No, nie tym razem. Ważna rzecz, nie rzucajcie sobie lekko nad głowę, żeby ta piłka nie spadła i nie uderzyła Was. A jeszcze inna rzecz, o której nie powiedziałem. Ważne, żeby te piłki były czyste, żeby Wam ściany nie pobrudziły. I ostatnie ćwiczenie, które chciałem Wam pokazać z jedną piłką, często wykorzystywane przez fighterów, to jest piąstkowanie piłki tenisowej. Prawą pięścią, lewą. I prawa, lewa pięść na zmianę. Co możemy zrobić z dwiema piłkami? Jak już mamy dwie piłeczki, to na pewno możemy sobie je podobnie poupuszczać i połapać nisko. Czuwać jak najniżej. Po takim upuszczeniu możemy na przykład spróbować sobie teraz poprzerzucać w powietrzu te piłki z jednej ręki do drugiej. A teraz spróbować te piłki uderzyć w powietrzu, tak żeby się odbiły w różnych kierunkach. Wtedy będzie na pewno trudniej już złapać. No więc właśnie, nie za każdym razem będzie tak prosto. Te pierwsze ćwiczenia z dwiema piłkami, które Wam pokazałem, było dość proste, ale spróbujcie wykonać krzyżując ręce. Wtedy będzie o wiele trudniej. Upuszczam. Złapałem, ale ćwiczyłem to kilka razy, więc na początku nie było tak łatwo. Bardzo trudne ćwiczenie koordynacyjne byłoby teraz odbijanie piłki o ścianę i próba łapania tego. Tego jeszcze nie wyćwiczyłem. Mogę pokazać Wam, zobaczcie jak to jest trudne. Jedna poleciała i cały czas kilka razy próbowałem to zrobić, nawet kilkanaście, ale ani razu jeszcze nie złapałem. Więc macie wyzwanie. Co możemy zrobić z trzema piłkami? Najczęstszym sposobem będzie to na pewno żonglerka. Żeby zacząć żonglować trzema piłkami, warto jest się nauczyć takiego prostego ćwiczenia żonglerki jednorącz dwiema piłkami. To samo lewą ręką. To by było na tyle. Dziękuję za wspólny trening koordynacyjny. Ćwiczcie, doskonalcie swoje umiejętności i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.